Dzień dobry, bardzo dziękuję. To, co będę chciał, o czym będę chciał mówić dzisiaj, co będę chciał Państwu przekazać, to historia Ziemi w pigułce. Historia znaczona głównymi, czy też tytułami głównych rozdziałów. Będę chciał pokazać, na czym polegają interakcje, zasadnicze interakcje pomiędzy czterema systemami ziemskimi, które szumnie nazwałem armiami, chcąc przyciągnąć jak największą rzeszę słuchaczy. Otóż te armie to litosfera, hydrosfera, atmosfera i biosfera. One ścierały się zawsze w historii Ziemi z różnymi skutkami dla naszej planety. To, o czym będę mówił, opieram na faktach literaturowych, czy na informacjach literaturowych. Do tej literatury geologicznej, szczególnie jeżeli ona sięga czasów zamierzchłych bardzo, 4 miliardy lat temu, a od tego mniej więcej zaczniemy, należy oczywiście podchodzić z dużą ostrożnością. Zresztą sami autorzy publikacji dotyczących wczesnej Ziemi zastrzegają się, że w dużej mierze są to spekulacje czy też interpolacje pomiędzy cząstkowymi obserwacjami. To jest trudny temat, ale tak na tyle fascynujący, że postanowiłem go włączyć do dzisiejszego spotkania, bo jest to tak samo fascynujące w moim przekonaniu, jak oglądanie planet odległych od nas o 4 miliardy lat świetlnych, jeżeli w ogóle takie planety możemy dostrzec. Tutaj paralela pomiędzy astronomią i geologią jest oczywista. I geolog, i astronom patrzą wstecz w czasie. To jest ich wspólna cecha. Aczkolwiek dane są wzięte z literatury, to niektóre interpretacje są moje własne. One się przewijają w pojedynczych zdaniach w literaturze przedmiotu, ale nie zawsze są eksplicite przekazywane jako nawet hipotezy robocze, nie mówiąc już o teoriach. Bitwa czterech armii, czyli jak ruszyliśmy na odsiecz Królestwu Roślin. To poczyli o roślinach będzie na samym końcu. Na razie skupimy się na tym, co się stało wtedy, kiedy Ziemia po raz pierwszy pojawiła się w naszej historii. Tutaj pojawią się teksty, dlatego że czasami łatwiej jest mi przeczytać tekst, a potem zrobić dygresję, jeżeli taka dygresja będzie potrzebna. Otóż Daga miała rację, mówiąc, że zahaczę o tematy polarne, dlatego że temat pojawiania się zlodowaceń globalnych, a więc takich zlodowaceń, kiedy obydwie strefy polarne znajdują się pod lodem, czyli to jest takie bardzo głębokie ochłodzenie Ziemi, jest tematem fascynującym. Pojawiają się takie epizody, pojawiają się tylko kilkakrotnie w historii Ziemi, ale są niesłychanie znaczące dla jej rozwoju. Na powierzchni Ziemi ścierały się zawsze woda, i powietrze, czyli atmosfera, skały, czyli litosfera i biosfera, która rodziła się początkowo nieśmiało, ale później bardzo efektywnie wpływała na naszą historię. Otóż Ziemia uformowała się w takim niemalże dzisiejszym kształcie, łącznie z Księżycem, mniej więcej 4,4 miliardy lat temu. Wcześniej Ziemia była już planetą, zderzyła się jednak pewnie niechcący z inną planetą, którą nazywamy Teją. Wskutek tego zderzenia część połączonych obu planet odłączyła się i zaczęła formować się w osobną, małą planetę. Tak powstał Księżyc. Na tym wizerunku artysty widzimy, że Księżyc, szczególnie na początku historii Ziemi, znajdował się bardzo blisko naszej planety.
4,2, czyli 4 miliardy 200 milionów lat temu na Ziemi pojawiły się zapewne pierwsze organizmy. Nie mamy żadnych szczątków tych organizmów. Indukujemy ich obecność na podstawie prawdopodobnej ewolucji organizmów, które znaleźliśmy później. One się w naszym przekonaniu nie pojawiły nagle i znikąd, tylko ewoluowały stopniowo z pierwotnych organizmów i ta ścieżka ewolucyjna cofa nas do pierwotnego pierwotniaka, czy pierwotnej pierwszej bakterii na Ziemi, mniej więcej do 4,2 miliarda lat wstecz. Tu jest ważna dygresja o istocie życia biologicznego jako zdolności do metabolizmu, komórki do metabolizmu, dzięki któremu to metabolizmowi organizm czerpie energię do samopowielenia. On tę energię skądś musi pozyskać i ta umiejętność okazuje się kluczowa dla rozwoju życia na Ziemi. Początkowo atmosfera Ziemi była zdominowana przez azot, dwutlenek węgla. Na powierzchni tą hydrosferę tworzył zakwaszony ocean, który pokrywał prawie całą planetę. Jeszcze wtedy nie było skorupy kontynentalnej i ona pojawiała się stopniowo i takie oto środowisko stanowiło matecznik dla pierwszych organizmów, priokariontów, które nie miały jeszcze jądra swojego komórkowego i były to pierwsze organizmy na Ziemi. Ten obrazek, który mamy pokazujący takiego priokarionta jest obrazkiem dzisiejszym, ale priokarionty, jak myślimy, nie zmieniły się w czasie geologicznym chyba wcale. Ich pierwotne środowisko znajduje swoje analogii na dzisiejszej Ziemi. To mamy przykład gejzeru z Yellowstone Park, który ma tę cechę, że raz od czasu do czasu tryska wodą, ale również ma bardzo wysoką temperaturę i żyją w nim właśnie takie jednokomórkowe organizmy, które są często organizmami samożywnymi, a więc potrafią przekształcać materię nieorganiczną w materię organiczną, a ubocznym produktem tego metabolizmu jest i był metan. To, że metan był produktem pierwotnego metabolizmu, jest sprawą ważną, dlatego że z biegiem czasu, kiedy pojawiały się na Ziemi coraz bardziej złożone formy, pojawiły się również organizmy, które kiedyś kwalifikowano do bakterii, ale potem wydzielono je w osobną domenę, nazwano archeony, dlatego że pojawiły się w archaiku. Ja zakładam, że takie bardzo, bardzo zgrubną wiedzę o podziale stratygraficznym Ziemi i geochronologii Państwo macie, ale będę nawiązywał do skali stratygraficznej. A więc archeony pojawiły się około 3,5 miliarda lat temu w archaiku, stąd nazwa, razem z bakteriami. I archeony korzystały z dwutlenku węgla, owego pierwotnego składnika ziemskiej atmosfery. Oczywiście to był składnik obok azotu, ale o azocie nie będziemy specjalnie mówić. Będziemy mówić, naszym bohaterem, takim jedną z nici przewodnych, będzie dwutlenek węgla. I produktem tego metabolizmu, czyli archeony pobierają dwutlenek węgla i przerabiają go w procesie metabolizmu na energię i emitują jako produkt uboczny, emitują metan. W ten sposób z nastaniem życia na Ziemi atmosfera planety szybko wzbogaca się w metan kosztem pierwotnego dwutlenku węgla. Pod koniec, jak już zakończymy kwestie dotyczące prekambru, ja postaram się pokazać Państwu takie krótkie podsumowanie, żebyśmy sobie ten materiał może trochę bardziej utrwalili, bo z pewnością dla niektórych z Państwa jest to materiał nowy.
Nieco po archeonach, około 3 miliardy lat temu, pojawiają się cyjanobakterie, sinice. Nazwa stąd, że mają często taki niebieski czy siny kolor. One są wyposażone w chlorofil. Ten chlorofil podkreślam tutaj żółtym kolorem, dlatego że on odegra ogromną rolę w historii Ziemi. Dzięki chlorofilowi bowiem powstaje wolny tlen jako produkt uboczny fotosyntezy. Chlorofil ma tę zaletę jako pomysł przyrody na przetrwanie komórek, że potrafi syntetyzować dwutlenek węgla w obecności światła słonecznego i zamieniać ów dwutlenek węgla w obecności energii fotonów w potrzebne węglowodany, potrzebne do przeżycia komórki, białko, a produktem ubocznym jest tlen. A więc pojawia nam się drugi produkt uboczny życia biologicznego na Ziemi. Pierwszym był metan, drugim jest tlen. I początkowo tlen był wiązany wyłącznie w oceanie przez wszechobecne jony żelaza. I z świadkami tych przemian chemicznych, a więc łączenia się żelaza czy jonów żelaza z tlenem, znajdujemy w kilku miejscach na Ziemi. Skały te bowiem pochodzenia chemicznego i morskiego stanowią najlepsze czy najbogatsze rudy żelaza, jakie znamy. One są szeroko eksploatowane i wyglądają tak. Tutaj mamy przykład takiej wstęgowej, to się nazywa wstęgowe rudy żelaza z okolic Fortescue Falls w Australii. Zwracam uwagę na te przeławicenia i również na ten obrazek tutaj, który pokazuje szlif mikroskopowy tych skał, że czasami tego tlenu było mało i wtedy powstają takie ciemne smugi prawie czystego żelaza albo magnetytu, czyli tlenku żelaza na niższym stopniu utlenienia, albo też powstają na wyższym stopniu utlenienia tlenki, czyli hematyt, który ma tutaj przyjmuje różne barwy, ale każda z tych wstęg pokazuje impuls dostawy tlenu do basenu sedymentacyjnego. Kiedy już żelaza zabrakło w toni wodnej, wówczas tlen nie miał się specjalnie z czym wiązać i zaczął przenikać do atmosfery. Kiedy zaczął przenikać do atmosfery, to zaczął łączyć się z kolei, czy też utleniać znajdujący się w atmosferze metan. Do tej emisji tlenu do atmosfery przyczyniły się właśnie cyjanobakterie, które tworzyły takie maty glonowe, zatrzymując w takiej kolonii bakteryjnej, zatrzymując materiał ilasty. Tworzyły się stromatolity, które swój wspaniały rozwój miały pod koniec prekambru, ale w niektórych miejscach na Ziemi przetrwały do dzisiejszego dnia i to są żywe stromatolity, które napotkamy w Zatoce Rekina, czyli w Shark Bay, również w Australii. Australia to jest niezwykle ciekawy kontynent, który ma mnóstwo skał pochodzących z okresu wczesnej Ziemi, czy z okresu prekambryjskiego. Jeżeli tego tlenu było coraz więcej, to również i proces utleniania metanu, metan utleniał się do dwutlenku węgla, był coraz szybszy, coraz bardziej intensywny. I w którymś momencie stało się tak, że nastąpiło takie wielkie wydarzenie tlenowe, które w literaturze, co do którego istoty i istnienia wszyscy się zgadzamy. To znaczy, rzeczywiście nastąpiło gwałtowne uwolnienie tlenu do atmosfery, który to tlen łączył się z metanem w ten sposób, że powstawał dwutlenek węgla i cząstki wody. To miało ogromne skutki dla
atmosfery ziemskiej. Proszę zobaczyć, CH4 był tym produktem ubocznym metagenezy, a więc tego procesu, który bakterie wykorzystywały do tego, żeby ten metan produkować, czerpiąc energię z metabolizmu. Ale skutek dla atmosfery utlenienia metanu do CO2 był katastrofalny. Otóż metan ma znacznie większy tak zwany czynnik wymuszający, czy radiative factor, i to znaczy to, przepraszam bardzo, radiative forcing, to znaczy taki efekt wywierający realny wpływ na temperaturę na Ziemi. Im wyższe to wymuszenie radiacyjne od danej cząstki gazu cieplarnianego, no to wówczas silniejszy efekt termiczny. A zatem jeżeli zastąpiliśmy metan przez CO2, które ma 25-krotnie słabszy efekt szklarniowy niż CH4, to w jednej chwili, w geologicznej skali czasu, w ciągu kilku milionów lat zapewne, a może nawet i krócej, temperatura na Ziemi gwałtownie spadła. I wskutek tego zdarzenia cała Ziemia zamarzła. To był etap Ziemi Śnieżki numer jeden. Na przełomie, czy pod koniec archaiku, na przełomie z protorozoikiem, Ziemia zamieniła się w śnieżną kulę i to jest najprawdopodobniej jedyny taki przypadek, kiedy rzeczywiście to zlodowacenie miało charakter absolutnie globalny. Niektórzy szacują, że skały ziemskie zamarzły, to znaczy miały temperaturę poniżej 0 stopni, nawet do 200 km w głąb, a zatem to była globalna katastrofa. Mogła Ziemia w niektórych miejscach być może wyglądać tak, że czasami jakieś fragmenty wody mogły się pojawiać, szczególnie nad plamami gorąca, dlatego że z płaszcza migrowało ciepło w takich, dzięki plamom gorąca, czyli materii skalnej ogrzanej przez jądro Ziemi, która migrowała do powierzchni Ziemi. Wówczas mogły się tworzyć lokalnie strefy cieplejsze, ale to zdjęcie prezentuję dlatego, że ono przywodzi na myśl ówczesne Słońce. Otóż Słońce wtedy, do czego jeszcze wrócimy, było bardzo małe i nieśmiałe i dostarczało na Ziemi bardzo mało energii, około 30% mniej niż dzisiaj. Tylko dzięki metanowi temperatura na Ziemi utrzymywała się powyżej 0 stopni. Jak zabrakło metanu, to w obecności dwutlenku węgla Ziemia zamarzła na kość. Skąd wiemy, że wówczas rzeczywiście były tak silne zlodowacenia? Otóż rozpoznajemy w zapisie geologicznym zlodowacenia, rozpoznajemy dzięki tilitom, czy też diamiktytom, takim skałom ilastym, które zawierają w sobie okruchy wleczonych przez lodowiec skał. U nas w Polsce takich głazów często narzutowych o średnicach kilkunastu metrów mamy sporo, stanowią one zabytek przyrodniczy. Ale właśnie diamiktyty świadczą o tym, że na Ziemi mieliśmy lodowce, a mniej więcej 1,5 miliarda lat później, kiedy ustąpiło już dawno zlodowacenie, a Ziemia znalazła się w takim błogosławionym stanie, kiedy praktycznie nic się nie działo. Żyły owe bakterie, poziom tlenu stopniowo, ale powoli wzrastał, bakterie nie miały właściwie żadnych naturalnych wrogów, więc cała Ziemia była, cała woda, w szczególności środowisko wodne, było zajęte przez bakterie. Ziemia mogła wyglądać tak, to jest akurat zdjęcie gdzieś z fragmentów Sahary, jak mi się wydaje, ale może to w moim przekonaniu stanowić pewien analog Ziemi z okresu środkowego protorozoiku.
Na szelfach rozwijały się wspaniałe stromatolite. To jest zdjęcie znowu z Australii, gdzie, tak jak już mówiłem, niektóre stromatolity przetrwały do dziś i są aktywne biologicznie. Ale w międzyczasie bardzo uaktywniła się tektonika płyt. Cały protorozoik to był już ruch płyt kontynentalnych, które do tego momentu powstały. One powstały z odmieszania lekkich skał z płaszcza, które na powierzchni tego płaszcza utrzymywały się, tworząc skorupę ziemską jako lekkie, nie pogrążały się ponownie, ale poruszały się, dlatego że prądy konwekcyjne umożliwiały ruch takich kier kontynentalnych czy płyt kontynentalnych. Ten ruch właśnie wynika z faktu, że konwekcja w płaszczu musi na powierzchni Ziemi się jakoś rozejść i wymusza ruch horyzontalny, dlatego płyty kontynentalne, te lekkie, zbudowane głównie z kwarcu, poruszały się, zderzały się ze sobą, a zderzając się tworzyły orogeny, czyli bardzo wysokie góry. Tutaj pod koniec już prekambru, w Ediakarze mamy cały taki łańcuch gór czy orogenu kadomskiego i to jest taki orogen, którego znowu wszyscy się zgadzają, że tak rzeczywiście wyglądała konfiguracja kontynentów. Ten orogen był istotny, ale również był istotny dla stanu atmosfery. Dlatego, że wtedy, kiedy pojawiają się góry, kiedy pojawia się siłą rzeczy pojawia się erozja. Zatem erozja będzie prowadziła do niszczenia gór, ale ta erozja zawiera również część bardzo taką wyraźną, nie tylko mechaniczną, ale i chemiczną. Otóż deszcze, które woda, która łączy się z dwutlenkiem węgla, tworzy kwas węglowy i kwas węglowy oddziaływuje bardzo mocno ze skałami, tworząc nieodwracalnie magazyn dwutlenku węgla w postaci węglanów wapnia. One przechodzą do zbiorników wodnych, tam się wytrącają, tam sedymentują i nie wracają już do obiegu. A zatem już pod koniec protorozoiku, w neoprotorozoiku mamy zlodowacenie numer 2, a na to zlodowacenie składa się właśnie erozja, czyli efekt, czy efekty z tym związane, powodujące rozkład krzemianów, glinokrzemianów i zamianę tych skał czy minerałów węglanek oraz rozwój flory morskiej, czyli jest zwiększona sekwestracja CO2, dlatego że rośliny bogate w chlorofil asymilują ten chlorofil, opadają na dno i tworzą na przykład również pokłady węglowodorów. W ten sposób, wskutek takiego zbiegu okoliczności, Ziemia zamarza po raz drugi, ale już nie tak głęboko, nie tak całkowicie. Tutaj w literaturze mamy mnóstwo dyskusji, jak bardzo Ziemia rzeczywiście zamarzła. Mamy Ziemię Śnieżkę numer 2. Właśnie dlatego, że duża część CO2 została zdeponowana albo w formie wapieni, albo w formie węglowodorów. Ale był jeszcze jeden czynnik, o którym chciałbym powiedzieć, który jest czynnikiem prawdopodobnym, aczkolwiek niewykazanym. Otóż i natężenie ziemskiego pola magnetycznego, tutaj mamy archaik, 3,5 miliarda lat temu, stopniowo malało. Wiemy to z badań paleomagnetycznych. Aż osiągnęło poziom pod koniec protorozoiku wręcz niezwykły. Zbliżyło się do zera i podobnie jak na Marsie było tuż przed wygaśnięciem. Gdyby wówczas pole magnetyczne wygasło, czy też przestało być generowane przez jądro Ziemi, mielibyśmy powtórkę historii marsjańskiej. Tak się nie stało. Dlaczego pole ziemskie odżyło i dzisiaj
jest bardzo silne, znacznie silniejsze niż w archaiku, to jest temat na zupełnie inną dyskusję. W każdym razie tak było, że pole było stosunkowo, czy też bardzo słabe. I tak pole było słabe, na tej skali widzimy kilkaset milionów lat. Kilkaset milionów lat, kiedy Słońce już powoli stawało się coraz większe, musiało spowodować również wymierne szkody w atmosferze. Mianowicie cząstki korpuskularne od Słońca wybijały cząstki atmosfery, a te z kolei ulatywały w przestrzeń kosmiczną. A zatem gęstość atmosfery w tym czasie musiała nam spadać. Jeżeli zdejmiemy CO2, albo metodą bio, albo chemo, i do tego dołożymy jeszcze zmniejszającą się gęstość atmosfery, to atmosfera jest również jako całość gazem szklarniowym, a zatem jeżeli jej gęstość jest mniejsza, to i efekty termiczne na Ziemi są, będą słabsze, to znaczy efekt szklarniowy będzie słabszy. I tutaj mamy dwa już globalne zlodowacenia. Pierwsze to jest to proterozoiczne, kiedy Ziemia była cała zamarznięta, a to już jest drugie. I ona zamarza nam z kilku powodów, zapewne również z powodu owej hipotezy stawianej tu i ówdzie, również ja jestem jej gorącym zwolennikiem, że słabe pole umożliwiało wybijanie cząstek z atmosfery i zmniejszało jej zdolność do efektu szklarniowego. Ziemia wtedy zapewne wyglądała tak. Jej analog znajdujemy w Oazie Bangera, to jest zdjęcie z naszej ekspedycji, wykonane z drona przez Adama Nawrota. I widzimy tutaj ogromny lądolód, tam akurat jest południe i tutaj jest biegun południowy, ogromny lądolód. I z niego czasami, jak w Oazie Bangera, ujawniają się na powierzchni skały podłoża. I to może być krajobraz analogiczny do okresu ediakarskiego. I teraz krótkie podsumowanie owego czasu prekambryjskiego. Na tym wykresie czas płynie od lewej do prawej. Tu jest dziś, tu jest początek Ziemi. Na górze mamy okresy, kiedy powstają owe wstęgowe rudy żelaza, a tutaj te słupki oznaczają zakresy szerokości geograficznej, do których te wstęgowe rudy żelaza się formowały. Jak widzimy, zlodowacenia sięgają aż do 90 stopnia szerokości geograficznej, a więc obejmują całą Ziemię, zarówno ten zlodowacenie hurońskie, proterozoiczne, jak i neoproterozoiczne. To były dwa główne zlodowacenia. Ale zwróćmy też uwagę na to, że tworzą się, i to zaznaczone tym żółtym polem, pokłady czy też złoża węglowodorów. Na początku nieśmiało, ale później są już to złoża, które mają znaczenie komercyjne. I tak na przykład w Rosji, w rejonie jeziora Onega, są złoża węglowodorów, które eksploatuje się przemysłowo. Co to w gruncie rzeczy znaczy? Otóż oznacza to, że życie na Ziemi było już wtedy bardzo bogate, skoro tyle materii organicznej mogło się pojawić w zbiornikach, a potem zamienić pokłady użytecznych węglowodorów. Tutaj widzimy stromatolity, które swój rozkwit mają na przełomie mezo- i neoproterozoiku, a potem zanikają, ale jeszcze ich szczątki do dzisiaj w Australii możemy znaleźć. Szczątki, to znaczy budowle biologicznie aktywnych glonów. Tak, no więc to tyle w kwestii podsumowania. Te strzałki jeszcze, to one mówią o tym, jakie było ciśnienie parcjalne tlenu. Otóż na początku ten tlen rzeczywiście był adsorbowany czy wykorzystywany w reakcjach chemicznych utlenienia żelaza.
później jego stężenie w atmosferze wzrasta i przyjmuje się, że ta wartość, a więc rzędu 1% koncentracji tlenu w atmosferze, to jest ta wartość, która jest wymagana minimum dla organizmów, które wykorzystują tlen do reakcji metabolicznych. My należymy również do takich organizmów, tylko my musimy mieć 20% tlenu, tamtym wystarczą 1%. Potem znowu mamy pewien okres spokoju, ale rozwijają się rośliny już teraz na lądach. Rośliny wychodzą na ląd, a zatem ilość aktywnego chlorofilu systematycznie wzrasta. Wskutek tektoniki płyt dochodzi do orogenezy warescyjskiej. Niektórzy mówią, że orogeneza warescyjska spowodowała powstanie najwyższych gór na Ziemi w jej historii. W Polsce szacuje się, że w dzisiejszych Sudetach góry były wysokie na 11 kilometrów, a więc były wyższe od Mount Everestu. Ale jakie to ma znaczenie? Otóż ma to takie znaczenie, że zarówno orogeneza warescyjska i bardzo silna erozja i karbonatyzacja oraz rozwój roślin lądowych powodował dalszy spadek CO2 atmosferycznego, koncentracji CO2 w atmosferze i w efekcie doprowadził do przede wszystkim niezwykłego rozwoju roślinności, dlatego że w tym czasie zwierząt, które żywiły się roślinami, jeszcze w takim zakresie jak później w historii Ziemi jeszcze nie było. A zatem fotosynteza i karbonatyzacja orogenu warescyjskiego zubożyła atmosferę dwutlenek węgla niemal do poziomu zera. Ale co ciekawe, mówiliśmy sobie, fotosynteza daje jako produkt uboczny tlen. Otóż w okresie karbońskim tego tlenu było co niemiara. Tlenu było dwa razy więcej, aniżeli dziś. Jego stężenie w atmosferze niektórzy oceniają na 40%. Stąd też gigantyczne rozmiary warzek czy niektórych wieloszczetów. One miały ogromną energię, jednocześnie mogły też czerpać z dużej ilości tlenu do tego, żeby się niezwykle bujnie rozwijać. Czyli ten świat, szczególnie owadów, wtedy był światem dla nich cudownym i już niepowtarzalnym. Spójrzmy teraz na historię CO2 w atmosferze. Kompilacji, która jest bardzo szeroko wykorzystywana, cytowana i na tej kompilacji z tych dwóch publikacji wiele prac czerpie jako materiał interpretacyjny. Otóż tutaj mamy różne modele, wszystkie pokazują gwałtowny spadek CO2 od kambru do karbonu. Tutaj mamy czas w milionach lat na dolnej osi. Spadek aż prawie do zera. Potem następuje wzrost i ten wzrost wynika również z tego, że raz giną rośliny z różnych powodów. Była również powstanie Pangei, była zmiana klimatu, ale również było bardzo mało dwutlenku węgla. No więc zapewne to też w jakimś stopniu się dołożyło do zdrowia roślin. I gdybyśmy popatrzyli na taki syntetyczny obraz tego spadku, to widzimy, że od kambru do karbonu dwutlenek węgla prawie zniknął z atmosfery. Potem się znowu pojawił. Dlaczego? No, dlatego, że jak było słabsze życie roślinne, to już nie było konsumentów CO2. Z drugiej strony rozwijała się tektonika płyt. Bardzo silny był wulkanizm, który dostarczał sporo CO2 do atmosfery, ale był jeszcze jeden czynnik, który odegrał ogromną rolę w powrocie CO2 do atmosfery. I tym czynnikiem, tym
czynnikiem był Światowy Ocean. I zanim przejdziemy do Światowego Oceanu, to jeszcze spróbujemy odpowiedzieć sobie w dalszej części, czy w kolejnej części naszego spotkania, co się stało takiego, że po Mezozoiku, który był okresem bardzo ciepłym, pamiętacie wszyscy filmy o dinozaurach, pamiętacie również, że Jura i Kreda w szczególności to były bardzo ciepłe okresy w dziejach Ziemi. Co takiego się stało, że w ciągu 60 milionów lat ponownie Ziemia weszła w stan globalnego zlodowacenia, aczkolwiek już nie tak silnego jak w prekambrze. Gdzieś mi zniknął jeden slajd i bez tego slajdu ja się dalej nie ruszę. Nie rozumiem, co się z nim stało. No nie wiem, może będzie później. Otóż w skałach wyspy Świętego Jerzego, Króla Jerzego, tam gdzie mamy stację polarną Arctowskiego na Antarktydzie, koledzy, nasi koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego i z Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Andrzej Tatur, Krzysztof Krajewski, znaleźli bardzo, bardzo specyficzny profil geologiczny, który w połączeniu z innymi danymi z tego regionu pozwolił pokazać, w jaki sposób powoli spadała temperatura na Ziemi. Proszę zobaczyć, tutaj mamy, na tej osi mamy pewien parametr, to znaczy stosunek czy delta tlenu 18, który pokazuje nam, ten stosunek obrazuje nam, czy jest na planecie zimno czy ciepło. Tutaj w okresie wczesnego oceanu panował upał, o czym świadczy właśnie ten stosunek delta 16 do delta 18. Natomiast tutaj ten stosunek jest już taki, że wskazuje bardzo wyraźnie na to, że na planecie jest zimno. Co takiego się stało, że planeta się gwałtownie oziębiła, gwałtownie jak na geologiczną skalę czasu. Przyczyny tego są różnorakie, ale najważniejsze są takie same przyczyny jak poprzednio. A zatem mamy nową orogenezę, orogenezę alpejską, powstanie Himalajów na przykład przez uderzenie Dekanu w Azję i początek zlodowacenia, czy prawie synchroniczny początek lodowacenia na Antarktydzie. Rozwija się również bardzo silnie roślinność na lądach, dlatego że wskutek zbiegu okoliczności, mianowicie zatrucia atmosfery przez intruzje magmowe, bazaltowe, w szczególności intruzje Dekanu, spowodowały zatrucie środowiska, jednocześnie w połączeniu z impaktem asteroidu Chicxulub doprowadziło to do katastrofy globalnej, globalnego wymierania. Było jeszcze sporo CO2 i wówczas przy braku roślinożerców odrodził się świat roślinny. I właśnie, to jest ten slajd, którego szukałem, ale teraz go odnajduję. Jednym z czynników był coraz zimniejszy ocean. I o co chodzi? Chodzi o to, że rozpuszczalność CO2 w oceanie zależy od jego temperatury, czy w ogóle gazów w cieczach, zależy od temperatury cieczy. I zrobiono takie pomiary wypływu, to jest ten czerwony kolor, i rozpuszczania, czyli wnikania strumienia CO2 do Oceanu Światowego. Te niebieskie to są miejsca na oceanie, gdzie CO2 się rozpuszcza. Te czerwone to są miejsca na oceanie, gdzie CO2 ulatuje do atmosfery. Jest to cieplejsze, jest to obszar cieplejszy, w którym CO2 się już nie rozpuszcza. Ten efekt wynika z prawa Henry'ego, który odkrył to prawo na początku XIX wieku i jest tutaj bardzo dobrze ilustrowany przez butelkę szampana. Wszyscy wiemy, że jak szampana zmrozimy,
to korek nie wystrzeli, a jak go ocieplimy, to wręcz odwrotnie. Tutaj widzimy wykres pokazujący nam spadek rozpuszczalności gazu ze wzrostem temperatury cieczy. A zatem im cieplejszy ocean, tym więcej oddaje CO2 do atmosfery, ale im zimniejszy, tym więcej go pochłania. I nastąpiło swojego rodzaju sprzężenie zwrotne, kiedy coraz zimniejszy ocean, wskutek tego, że rośliny i karbonatyzacja zabierały nam CO2 z atmosfery, ocean zaczynał również pochłaniać CO2. I zbieg tych okoliczności powoduje, że nagle mamy trend zmierzający ku globalnemu zlodowaceniu. Ostatni milion lat tego procesu znamy z rdzeni lodowych Antarktydy i Grenlandii, gdzie badane były zawartości CO2 i stosunków izotopowych tlenu w pęcherzykach gazu uwięzionego w lodzie, a więc mieliśmy dostęp wprost do atmosfery sprzed miliona lat, czy w okresie ostatniego miliona lat. I co się okazuje, to są miejsca, gdzie takie wiercenia były prowadzone, na Antarktydzie kopule A, kopule C, również wiercenie Vostok, które było pierwszym wierceniem tego typu. Okazuje się, że zmienność tych dwóch parametrów, temperatury i zmienność CO2, tutaj zaznaczę, CO2 zaznaczone jest niebieskim kolorem, temperatura czerwonym, stosowne skale mamy po lewej stronie, temperatura i koncentracja CO2 w ppm po prawej stronie, a to są lata, które mijają do dziś. Dziś jest tutaj, jak widzimy, obydwie krzywe idą ze sobą w parze. I bardzo często w mediach spotykana jest taka sprawa, jest taka interpretacja, że popatrzcie, jak się zwiększy CO2 w atmosferze, to od razu temperatura wzrasta. Otóż nic bardziej błędnego. My nie znamy żadnego cyklu, którym CO2 uwalniałby się rytmicznie, natomiast znamy cykle astronomiczne, które regulują temperaturę na Ziemi. I te cykle astronomiczne, cykle Milankowicza, znakomicie opisują nam ową sinusoidalny charakter obu tych trendów. Zresztą widzimy, że koncentracja CO2 następuje po spadku temperatury. No co to oznacza? Oznacza tylko tyle, że te cykle astronomiczne współdziałają ze Światowym Oceanem. Jeżeli temperatura na Ziemi choć trochę wzrośnie, to wówczas ocean się ociepla i oddaje CO2 do atmosfery. Ten związek trwa tak długo, jak cykl Milankowicza pozwala na dostawę ciepła do powierzchni Ziemi, a potem spada rytmicznie i te cykle są w literaturze starannie opisane, aczkolwiek po tej syntezie ukazuje się wiele różnych publikacji, które bardzo precyzyjnie dobierają się do danych o coraz wyższej jakby rozdzielczości, ale to jest znowu temat na inną historię. Tutaj chcemy tylko pokazać, że ta cykliczność jest, że to jest cykliczność wynikająca ze zmiany temperatury, za którą podąża emisja gazów cieplarnianych ze Światowego Oceanu do atmosfery. I to jest ostatni okres już deglacjacji, czyli cofania się lodowca, dlatego że te cykle Milankowicza, one rządzą takimi stadiami zlodowaceń, ale nie rządzą zlodowaceniem globalnym. Zlodowacenie globalne wynika z zupełnie innych przesłanek, o których staram się właśnie mówić, czyli gazach cieplarnianych i ich koncentracji w atmosferze. Jak widzimy tutaj, i ten deglacjacja i początek interglacjału to są zjawiska niemalże skokowe, czyli to nie jest proces ciągły, a to jest zjawisko skokowe, którego istoty tak do końca nie rozumiemy, dlaczego ono jest aż tak gwałtowne. I oczywiście nasza uwaga koncentruje się w tej części, kiedy tutaj widać gwałtowny wzrost temperatury na Ziemi, co wiążemy z obecnością emitowanym przez nas gazem szklarniowym. Tak wygląda to na
wyglądało to na Antarktydzie. Tu jest ten okres właśnie początku, czy też końca, maksimum końca największego, ostatniego zlodowacenia. Tutaj jest stan dzisiejszy, to samo na Arktyce. Dziś mamy 18 tysięcy lat temu większą część Arktyki pokrytą lodem. Dziś właściwie tylko Grenlandia i niewielki obszar tutaj pokryty jest lodem morskim. Na strefach kontynentalnych i wyspowych już ten lód rozciąga się tylko do niewielkiego obszaru Svalbardu i okolic na północ, na wschód. Gdybyśmy chcieli podsumować tę część, to okaże się, że o ile w mezozoiku rozkład temperatury pomiędzy szerokościami geograficznymi był dość podobny, temperatura na biegunach niewiele różniła się od temperatury na równiku, o tyle dziś mamy zdecydowane różnice. Cały geosystem jakby się naprężył. Temperatura na biegunach spadła nam w stosunku do mezozoiku około 60 stopni. To jest kolosalny spadek temperatury w krótkim czasie. Ten proces właśnie wychodzenia z tej anomalii temperaturowej nazywamy wzmocnieniem polarnym, dlatego że w obszarach polarnych ten proces widać najżywiej. No i teraz przyjrzyjmy się jeszcze temperaturze fanerozoiku na podstawie stosunków izotopowych tlenu. Tutaj zwrócę Waszą uwagę na fakt, że tutaj mamy skalę w milionach lat do tego miejsca, potem skala jest w dziesiątkach lat, w pojedynczych milionach lat i w tysiącach lat aż do dziś. I zwrócę też uwagę na to, o czym mówiłem. W karbonie mamy sytuację, jeśli chodzi o koncentrację czy o temperaturę, podobną do dzisiejszej, ale to jest jedyny okres, kiedy ta temperatura jest podobna do dzisiejszej w całym fanerozoiku, ale ten okres nie nadaje się dla nas do życia, nie nadawałby się, dlatego że tlenu było po prostu za dużo. W 40% człowiek po kilku dniach umiera. Drugim okresem był okres maksymalnej temperatury. To się zdarzyło na przełomie paleocenu i eocenu. I wówczas Arktyka, ocean arktyczny wyglądał tak, jak na tym obrazku. Cały pokryty był rzęsą, czy też taką paprocią, która później ginąc tworzy do dzisiejszego dnia znajdywane. Nie był skuty lodem, a pokryty rzęsą. Kolejny okres jeszcze na Spitsbergenie w tym czasie, a więc w miocenie, rosły drzewa, które miały liście wielkości dłoni i w tym czasie powstają również złoża węgla brunatnego na Spitsbergenie, eksploatowanego do dzisiejszego dnia, a potem temperatura już spada. I wtedy, kiedy spadła do dzisiejszego poziomu, na świat przyszliśmy my. Jesteśmy zatem dziećmi epoki lodowej. Dla nas każda inna epoka zapewne byłaby trudna do zniesienia, bo o ile chłód przetrzymamy, korzystając z zasobów węglowodorowych, o tyle gorąca możemy nie przetrzymać. Wszystko zależy od tego, jaka będzie dynamika powrotu do stanu naturalnego, a że będzie w geologicznym czasie, no to jesteśmy tego pewni. I teraz podsumujmy całość naszego spotkania, już tej części takiej geologicznej, gdzie widzimy, że atmosfera na początku istnienia Ziemi, a więc 4,5 miliarda lat temu, pierwotna składała się z CO2 i azotu. Azot tutaj nie jest pokazany na tej grafice. Potem pojawiają się bakterie, które emitują metan, który w dużej części zastępuje CO2, dlatego że CO2 jest pobierane do procesów metabolizmu i bakterie te metanogenne, one sobie żyją spokojnie przez 1,5 miliarda lat z okładem. Na Ziemi w tym sensie nic się nie dzieje, dopóki nie pojawiają się organizmy, które
których komórki wyposażone są w chlorofil. Jak pojawiają się takie komórki, no to oczywiście następuje gwałtowna emisja tlenu do atmosfery, o czym mówiliśmy. Tutaj jest jeszcze wiązanie się w toni wodnej z jonami żelaza, ale później tlen uwalnia się do atmosfery gdzieś 2 miliardy lat temu i od tej pory znajduje się już powyżej 1% koncentracji, czyli 1,20 koncentracji tlenu, jaką mamy dzisiaj. Natomiast CO2 systematycznie spada aż prawie do zera. Czyli do dzisiaj, dlatego że jeszcze kilkaset lat temu stężenie CO2 w atmosferze, koncentracja CO2 w atmosferze wynosiła 250 części na milion, czyli owych ppm-ów. To było prawie nic, bo pamiętajmy, że w prekambrze, w wczesnym prekambrze ta koncentracja była 100 razy większa. Ten wykres może sama łagodność tego spadku tego nie oddaje, ale CO2 z atmosfery znika. Tutaj mamy zatem wielkie wydarzenie tlenowe, później jest nowsze wydarzenie tlenowe, kiedy znowu następuje rozwój, w szczególności tej szaty roślinnej. I tak do dzisiejszego dnia mamy tlen już przez ostatnie pół miliarda lat na poziomie, do którego, w którym my się narodziliśmy, a zatem jesteśmy do niego przystosowani. I teraz jest jedna ciekawa sprawa. Mówiliśmy o tym na samym początku, ale teraz do tego wrócimy. Otóż Słońce rośnie nam w siłę od wczesnego prekambru do dziś. Powoli staje się coraz większe. Z jednej strony więc znikają gazy cieplarniane, a z drugiej strony zwiększa się dostawa energii od Słońca. Co to w gruncie rzeczy oznacza dla nas? Okresy lodowe, jak widzimy, stają się coraz krótsze, choć pojawiają się i dzisiaj mamy takie największe zlodowacenie de facto w historii Fanerozoiku, czyli ostatniego pół miliarda lat. Co to dla nas oznacza? Otóż oznacza to dla nas to, że od Huronianu do dziś, co prawda znikają nam takie zlodowacenia w postaci Ziemi Śnieżki, ale temperatura na Ziemi przez ostatnie 4 miliardy lat jest średnio około 15 stopni, plus minus 10 stopni. Właśnie dlatego, że następuje pewna równowaga w dostarczaniu energii owej szklarniowej i energii słonecznej. Jedna znika, druga rośnie w siłę. I to właśnie sprawia, że ewolucja biologiczna na Ziemi stała się możliwa i że jesteśmy na obecnym etapie rozwoju ewolucji biologicznej tu, gdzie jesteśmy. Ta wzajemna gra gazów szklarniowych i Słońca powodowała stabilność temperaturową na Ziemi. Póki co nie znamy żadnej innej planety, która miałaby taką charakterystykę. I teraz krótkie postscriptum obiecane, jak ratujemy rośliny przed zbiorowym samobójstwem. No, sytuacja wygląda tak, że jeżeli spojrzeć na biomasę ziemską, to główną część tej biomasy, 80%, stanowią rośliny. Później idą bakterie, grzyby, archeony, protisty, czyli drobnoustroje. I na samym końcu, jak widzimy, tylko znikoma część owej biomasy to są zwierzęta, do których należymy my. Wśród tych zwierząt związanych z naszym środowiskiem dominuje, ku memu zaskoczeniu również, a pewnie i autorów tej publikacji tutaj wymienionych na dole, dominują zwierzęta hodowlane. A ludzie, biomasa ludzi, to jest
niecałe 3 promile całej masy biologicznej na Ziemi. A więc na Ziemi mamy dominantę roślinną. I bez roślin nie ma praktycznie żadnego, nie, one stanowią początek całego łańcucha pokarmowego, na końcu którego jesteśmy my. Jeżeli znikną rośliny, zniknie życie na Ziemi takie, jakie my znamy. Ale do tego, żeby były rośliny, potrzebne jest CO2. Jeżeli zniknie CO2, a cały proces geologiczny pokazuje, że koncentracja CO2 w atmosferze znika, wówczas znikną i rośliny. Oczywiście jest tak, że to nie jest jutro czy pojutrze, dlatego że z chwilą, kiedy choć trochę pomoże nam astronomia i cykle Milankowicza, no to znowu ociepli się nieco ocean, wyemituje to wszystko, co w sobie skumulował z tego wykresu pokazującego zmienność CO2 fanerozoiku, wynika jasno, że tam jest mniej więcej możliwość wzrostu promili CO2 do wartości około 1500. Tyle może być skumulowanych w światowym oceanie. Ale jeżeli ta CO2 też się skończy, no to wówczas rośliny znikną. A zatem bez CO2 nie ma życia takiego, jakie my znamy. No i teraz jest owa pomoc z naszej strony. Proponuję krótką zagadkę. Co to jest to, co mamy w żółtych ramkach? No to jest pytanie retoryczne. Na razie nie wiemy. To pokazuje skalę, to jest 150 km, a to oznacza, że to jest pewnie mapa, to niebieskie to jest rzeka, a te punkty muszą być związane jakoś z działalnością ludzką, dlatego że są bardzo regularne. Rzeczywiście to jest sieć wierceń w polu naftowym Bakken w północnych Stanach Zjednoczonych. Pole naftowe. Ono nocą z satelity wygląda tak. Widzimy, że czerwone kropki zamieniają się w jasne kropki, też regularnie rozrzucone. Co to oznacza? Co oznaczają te jasne kropki? Otóż są to flary, czy też płomienie ze spalania gazu ziemnego. Człowiek wydobywa tego gazu tyle, że nie jest w stanie go odebrać, zatem musi go spalać. Ale dlaczego nie emitować? Po co go palić? No więc. Dlaczego spalamy metan? Otóż stosujemy tę samą technikę, którą zastosowała Ziemia, kiedy przechodziła do etapu pierwszego globalnego zlodowacenia. Czyli zamieniamy metan, utleniamy metan na CO2 i wodę. CO2 ma niższy efekt szklarniowy niż CH4 i dlatego musimy CO2 spalać, żeby nie wykończyć siebie samych. A więc widzimy, że w istocie no, czy przyroda, czy my sami stosujemy te same sposoby, te same triki, które przyrodzie nie są, my stosujemy te same triki, które przyrodzie nie są obce. Do tego jeszcze dorzucamy transport tych wież wiertniczych, ogromny hałas, szkody środowiskowe, zatrucie środowiska. Tak to wygląda w nocy. Bakken, Oilfield są jaśniejsze niż Minneapolis, a mniej więcej rzędu Chicago. Mało na ten temat wiemy, ale naprawdę starczy poprzyglądać zdjęcia NASA, żeby o tym się dowiedzieć. Tak więc wspomagamy rośliny, emitując CO2 i dostarczając roślinom życia. I zanim zakończę, to jeszcze taki zwiastun czekających nas zmian, ponieważ wody pitnej zaczyna brakować, no to topimy lodowce z Svalbardu. Aktualnie butelka 0,75 kosztuje 100 euro i znajduje nabywców. A więc proszę się nie martwić, tak czy owak, przyszłość wygląda słonecznie i ciepło. Bardzo dziękuję.